Witam wszystkich, z tej strony Andrzej. Dzisiejszy film poświęcimy parkowaniu. Będzie to parkowanie równoległe tyłem, czyli tak zwana zatoczka. Na dzisiejszej lekcji jest z nami Julka. Hej, mam na imię Julka. I super, i teraz będziemy Julce wytłumaczymy te zasady. Przy okazji tutaj dla Was pokażemy, jak to wygląda z perspektywy od środka i od zewnątrz. Julka, to proszę, wyjeżdżamy. Super. Ustawiamy samochód obok pojazdu, który stoi. Bardzo dobrze. I teraz rozpoczynam ten element. Oczywiście włączony kierunkowskaz jest. Damy bieg wsteczny, bo to z tyłu kierowcy wiedzą, że my będziemy chcieli coś zrobić. Nie będą czekać, tylko nas będą omijać. I bardzo dobrze. I teraz tak. Bardzo ważnym elementem przy tym będzie to, żeby wysunąć nasz pojazd poza obrys tego pojazdu, obok którego stoimy. Czyli musimy być pewni, że nasz pojazd jest wysunięty. Jest wysunięty, twoim zdaniem? Uh-huh. Jest. No i bardzo dobrze. I teraz co będziemy robić? Będziemy kręcić maksymalnie w prawo. Uh-huh. Super. Mamy to. I teraz będziemy zwracać uwagę na tą linię, która jest przy szybiu, czyli tą gumę tutaj, która oddziela karoserię od tutaj od szyby. Czyli mamy ten element. Próbujemy teraz, postaram się to pokazać. Jedziemy, tak, i tworzy nam się tutaj trójkąt, tak? Mamy to, czyli tak zwane V. Bardzo dobrze. Mówię, patrzymy o tym, oddaliliśmy się tego pojazdu, my się poruszaliśmy, samochód tamten się nie poruszył, czyli uzyskaliśmy to V. Teraz co robimy? Odkręcamy. Czyli prostujemy koła. Bardzo dobrze. I wycofujemy się, proszę. Wycofujemy się, czyli chomamy się w miejsce parkingowe z włączonym kierunkowskazem. Włącz. Bardzo dobrze. Tak, jeszcze troszeczkę. I ten bok, tak. I teraz ten ruch, jeszcze troszeczkę. Jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę. O, bardzo dobrze. I teraz tak, nasz prawy ruch, jak widać, jest na linii pojazdu, który stoi przed nami. To jest dla nas sygnał, żeby rozpocząć ostatni skręt w lewo. Ale ten skręt w lewo najlepiej nie robić w miejscu, tylko po prostu jak się ruszymy, sukcesywnie będziemy wkręcać, patrząc już tutaj na ten krawężnik. Tylko próbujemy, wkręcamy, jadąc wkręcamy, ale sukcesywnie. Wkręcamy, 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 wkręcamy. Bardzo ładnie. O i dobrze. Jak jest równolegle, zatrzymujemy. I to jest zaparkowanie bardzo dobre. I właśnie ten moment, kiedy za nami w ogóle nie było pojazdu. Teraz postaram się to nagrać jeszcze raz, tylko już tutaj z zewnątrz. Teraz wysuwamy pojazd troszeczkę do tyłu. To, co mówiłem. Bardzo ładnie, dobrze. Mamy wysunięty pojazd. Poczekamy chwileczkę, bo jadą za nami pojazdy, więc tutaj tylko chciałem powiedzieć, proszę zobaczyć, że na linii parkowania nie ma nikogo. Więc ta technika, którą pokazałem przed chwilą, jest idealna w momencie, kiedy nie ma pojazdów przy parkowaniu równoległym tyłem. Jeżeli się ustawiamy obok pojazdu, żeby zaparkować, a nikogo nie mamy z tyłu, to jest idealny sposób. I teraz, Julka, będziesz mogła, to oczywiście wiadomo, robimy ten pierwszy skręt. Ja pokażę z tej perspektywy ten układ tego V. Dobrze. Tak. Prostujemy koła i wjeżdżamy. Tak. Teraz mamy ten układ, kiedy troszeczkę, o, mamy właśnie, czyli prawa strona samochodu, proszę zobaczyć, prawa strona samochodu pokrywa się mniej więcej i kręcimy teraz w prawo. I teraz tak, ok, jeżeli tak się stało, to nie szkodzi, bo mamy jakby w zanadrzu do wykonania korektę. I nawet dobrze, że tak się stało, później zrobimy jeszcze raz i robimy korektę. Korekta polega na tym, że właśnie podjeżdżamy do przodu, w tym momencie, kiedy dojechaliśmy do krawężnika, wyrównujemy koła, wyrównaliśmy samochód, wyprasowaliśmy koła i teraz wycofujemy, bo pamiętajmy, że parkowanie będzie zaliczone, prostujemy koła. Prostujemy i tylko cofamy o prosty kołach. Dobrze, wystarczy.
I teraz jesteśmy ustawieni do wyjazdu. Proszę pamiętać, że nie możemy korekty zakończyć, jeżeli byśmy tylko podjechali do przodu i pozostawili pojazd. Bo żeby zaliczyć parkowanie równoległe tyłem, trzeba pamiętać, żeby zaparkować, wykonać korektę i ustawić samochód do wyjazdu. Nie może być tak, że my zrobimy korektę i nie będziemy mogli wyjechać. Czyli zrobimy to jeszcze raz. Julka oczywiście ma prawo jazdy, dlatego tutaj dla wszystkich zainteresowanych dostaliśmy informacje, komentarze, że chcecie takie szkolenie? Dobrze. Dobrze, Julka, czyli mamy pierwsze wysunięcie pojazdu. Dobrze, mamy to. Pierwszy skręt, który Julka zrobiła, to jest maksymalny. Ustawiamy sobie to V. Tak. Bardzo dobrze. I teraz wjeżdżamy sobie. Dosyć długo do tyłu jedziemy. Tak. Nasz prawy róg samochodu jest z bokiem tego pojazdu i ostatni skręt, który wykonujemy, jest taki. I tutaj jeszcze troszeczkę, Julka. Tak. Idealnie, stop. Nie trzeba robić korekty. Bardzo dobrze wyszło. Czyli teraz wykonamy to parkowanie równoległe tyłem, ale już z opcją korekty. To co, cofamy? Mamy to pierwsze wysunięcie. Ustawiamy to V. V takie jak wcześniej miałeś, dobrze było. Dobrze. Dobrze. Zatrzymaj teraz. I teraz właśnie pokazujemy, w momencie kiedy ktoś z Was zrobi ostatni skręt, tak w tym przypadku, proszę zobaczyć, jeszcze nie schowaliśmy się, ale już zrobimy ten skręt, zrób skręt. Szybko, szybko. O. Stop. I właśnie, jesteśmy tutaj. Nie jesteśmy dobrze zaparkowani, bo wystajemy. Nasz obrys pojazdu wystaje. Tu mamy dużo miejsca. Jak teraz poradzić sobie z tym, z tą korektą? Teraz tak. Podjedziemy tylko do przodu. Nic nie będziemy robić kierownicą. Tylko podjedziemy do przodu, dobra? Podjedziemy do przodu. Super. I teraz, jak będziemy wycofywać, pokręcisz w prawo maksa. Tak. Czyli będziemy... Dobrze. I dojeżdżamy do tego krawężnika. Jedziemy, jedziemy. I dojeżdżamy do krawężnika. Dojeżdżamy, dojeżdżamy. I teraz w drugą stronę maksa. W drugą stronę maksa. No właśnie. Właśnie, właśnie. Jeszcze troszeczkę. No i mamy korektę wykonaną. Bardzo ładnie. Czyli co się stało? Sprowokowaliśmy, żeby Julka pokręciła ostatni skręt zbyt szybko. Finalnie byliśmy za płytką, więc trzeba było zrobić korektę. Jeżeli jesteśmy za płytką, nic nie musimy kombinować. Wystarczy, żebyśmy podjechali do przodu, zrobili sobie dystans. W zasadzie tutaj nie musieliśmy, bo nikogo nie było z tyłu, ale taką zasadę przyjmujemy, że jeżeli jesteśmy za płytko, podjeżdżamy do sobie do przodu, żeby zrobić to miejsce i później tylko maksymalnie w prawo, kawałeczek jedziemy i od razu maksymalnie w lewo. Teraz, ok, teraz próbujemy już zrobić w innym miejscu, gdzie będziemy parkować już pomiędzy pojazdami, ok? I teraz tak, z Julką pokażemy teraz z innej perspektywy to parkowanie równoległe tyłem, ale już jesteśmy pomiędzy pojazdami, więc Julka, startujemy. Pierwszy moment jest taki sam, czyli ustawienie pojazdu obok pojazdu, który był zaparkowany. Wystawiamy swój samochodzik, czyli wysuwamy drobinkę. Jesteśmy pewni, że mamy wysunięcie. Teraz co robimy? To co było wcześniej, maksymalny skręt i dobrze. Ale teraz nie będziemy patrzyli w prawo, na ten tutaj, tą, przy tej szybie, na tą gumę, tylko będziemy patrzeć na lewe lusterko i obserwujemy ten pojazd, który jest zaparkowany. Czyli jedziemy i mamy samochód zaparkowany za nami, tak? Czyli jedziemy, patrzymy sobie, widzę go, widzę cały.
O, jest dobrze. I widzimy taką przerwę między naszym obrysem pojazdu i tym pojazdem. I to jest sygnał dla nas, że zatrzymujemy, prostujemy koła. Prostujemy i wpuszczamy samochód do tyłu. Tylko, że tam on cofa, ale nie szkodzi. Jedziemy. Tak. I tutaj dojeżdżamy, będziemy dojeżdżać do krawężnika, tak? No, to będziemy skręcać ostatni skręt w lewo. Skręcamy. O, właśnie. Czyli pokręciliśmy ostatni skręt w lewo i w zasadzie to parkowanie mamy już zaliczone. Jest prawidłowo zaparkowany pojazd, nie wystaje poza obrys pojazdu zaparkowanej i jest ok. Dobra?